Łontona? Cześć, pierogi, pierożki, więc dzisiaj zrobimy łonton. Zapraszam. Pierwszą rzecz, którą musisz zrobić, to bulion. Bulion możesz zrobić klasycznie, drobiowy, wołowy lub warzywny, jaki lubisz. Musimy go zaromatyzować i będziemy go aromatyzować właśnie imbirem. Kroimy imbir w plasterki, dalej pokrojony grubo czosnek i wszystko ląduje do bulionu. Podgrzewamy na delikatnym ogniu tak, żeby smaki przeniknęły do naszego bulionu. Kolejna rzecz będzie to przygotowanie farszu. Mam tutaj 200 g mielonej wieprzowiny, akurat w moim przypadku jest to łopatka. Oraz tutaj mam 100 g krewetek, które drobno posiekałem. Pamiętaj, żeby jak kupujesz krewetkę, żeby ona była surowa, czyli taką właśnie szarą, a nie pomarańczową, bo pomarańczowa już jest po obróbce termicznej i średnio się nadaje do właśnie takiego farszu. Mięsko oraz krewetki lądują do miski. Dodajemy tutaj jedno jajko i doprawiamy olejem sezamowym około jednej łyżeczki, sosem rybnym jedna łyżka oraz około jednej łyżki sosu sojowego. Cienko pokrojony, posiekany czosnek z imbirem ląduje do farszu. I teraz musimy dokładnie wymieszać nasz farsz, tak żeby składniki się fajnie połączyły. Jeśli podoba Ci się ten kanał, dawaj dzwoneczki, dawaj subskrypcje, pisz komentarze, co bym mógł dla Ciebie przygotować. Czy podobał Ci się ten przepis? Czy na przykład wolisz pierożki chińskie, czy japońskie, na przykład gyoza? Możesz też napisać to w komentarzach. Zapomniałem o jednym składniku. Jest tutaj jedna łyżeczka sosu ostrogowego, którą właśnie teraz dodamy, jeszcze raz to wymieszamy. Tutaj mam gotowe ciasto wonton, które kupiłem mrożone, bez problemu je dostaniesz w internecie. Możesz też przygotować własnoręcznie, natomiast dużo więcej czasu to zajmuje. Każdy plasterek osobno kładziemy na desce i teraz na każdy płatek nakładamy odrobinę farszu. I teraz kleimy. Potrzebujemy właśnie miseczkę z wodą. Kleimy tutaj do połowy, smrujemy wodą. Zawijamy trójkąt, dobrze klejając boki, tak żeby nie zostało dużo powietrza w środku, tylko żeby właśnie ten farsz był tak zwarty. Teraz jedną część, na przykład tą, smarujemy wodą i zawijamy w ten sposób, trochę tak jak uszka, mocno przyciskając i wychodzi nam pierożek. I pierożki sklejone. Teraz wracamy do naszego bulionu. Do bulionu mogłem dzisiaj dodać na przykład kapustę pak choi, taką chińską, ale stwierdziłem, że mamy sezon, więc dodam, dostałem Ci fajny młody szpinak i pokroimy drobno szpinak w paski. Brakuje mu jeszcze tylko odrobinę ostrości, czyli chili ląduje do środka i odrobina cukru, myślę, że jedna łyżeczka. Włączamy większą moc pod palnikiem i około 3-4 minut gotujemy nasze pierożki, tak żeby ciasto oraz farsz doszły. W międzyczasie możemy pokroić sobie już dymkę do dekoracji. Pierożków oczywiście z tej masy wyjdzie Ci sporo więcej, natomiast możesz je obgotować w wodzie, ostudzić i później zamrozić, więc będziesz miał dużo szybciej na przyszłość, jeśli masz ochotę na taką właśnie zupę. Pierożki już prawie gotowe, dorzucamy tylko szpinak do środka, a dosłownie 30 sekund i możemy zaraz wydawać. Pięknie pachnie, pierożki wyglądają cudownie. Nalewamy bulion razem z pierożkiem. Odrobina dymki oraz kolendry na górę. I pyszny bulion azjatycki razem z pierożkami łonton gotowy. Jak smakuje? Przepysznie. Wypróbuj ten przepis w domu. Napisz w komentarzach, jak Ci wyszło. Tymczasem do zobaczenia. Cześć!